Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości chciałbym bardzo serdecznie powitać. Piloci pułku wykonali ostatni lot bojowy. Za zasługi w walce sztandar bojowy pułku udekorowany został orderem Virtuti Militari 5 klasy. Dla upamiętnienia wydarzeń z 23 sierpnia 1944 roku, dokładnie 25 lat później, odsunięty został pomnik 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa. Dziś pomnik upamiętniający lot nad Warką, działalność 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi oficjalne odsłonięcie pomnika. Na prawo! Chodź! Generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbur-Muśnickiego. Stańcie do apelu. Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie do apelu. Do was zwracam się potomnie. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci. Pania, masz już! Drogi szereg, krok ten, masz! Do salwy! Panowie!